Zakończyło się przed chwilą spotkanie rundy wiosennej, pierwszej inauguracyjnej kolejki tutaj na wiosnę pomiędzy Wartą Stuwa a Wiktorią Częstochowa. Z nami piłkarz drużyny Gospodarzy. Wynik 4-1 dla Wiktorii. No i powiem tak, to chyba nie tak miało być. Zwłaszcza ta pierwsza połowa źle ułożyła się dla Mstowian. Witam serdecznie. No, co mogę powiedzieć? Źle zaczęliśmy przede wszystkim to spotkanie, bo już tam bodajże 30 minucie przegrywaliśmy 3-0. Przeciwnik siadł na nas od początku. Też warunki nie sprzyjały nam, bo graliśmy na tej połowie pod wiatr, więc ciężko nam było wyjść z połowy. Zresztą w drugiej połowie Wiktoria grała podobnie, co my, tylko nie stracili tyle bramek. No nie tak to miało wyglądać na pewno. Liczyliśmy na zwycięstwo, co najmniej na remis. Też wzmocnienie. Michał Kowalczyk wrócił do nas ze Skry po półrocznym bodajże wypożyczeniu, więc no nie tak to miało wyglądać zdecydowanie. No końcówka tej pierwszej połowy dawała nadzieję, że ta druga połowa jednak może się obrócić na waszą korzyść. Strzeliliście bramkę, a druga połowa jakby nie było, no, wyrównana. Zgodzę się. Myślę, że zabrakło bramki kontaktowej przede wszystkim w początku drugiej połowy, bo były ku temu sytuacje. Było czuć na boisku, że to pierwszy mecz o stawkę po tak długiej przerwie, że ta forma jeszcze nie jest taka, jaka być powinna? Myślę, że w tych klasach rozgrywkowych ten sezon przygotowawczy nie jest aż tak ciężki, więc jeśli chodzi o motorykę... Ale przerwa jest długa. Przerwa jest długa, tak jest. Nie wiem jak koledzy, no to mi się grało zwyczajnie. Nie odczuwałem tego, że to jest pierwszy mecz tej rundy. Z jakim nastawieniem przystępujecie do tej rundy wiosennej? Bo przed tym meczem jeszcze mieliście jakieś tam realne szanse, żeby powalczyć o te czołowe lokaty. Teraz porażka sprawia, że musicie skupić się gdzieś, musicie patrzeć na dół tej tabeli. Myślę, że przede wszystkim celem jest utrzymanie i na tym się skupimy i na tym tak będziemy grać, żeby zostać tutaj w tej klasie rozgrywkowej. Zapytam jeszcze o twoją osobę i twój niedoszły transfer do Polonii Porę. Możesz coś więcej zdradzić na ten temat? Władze klubu po prostu się nie dogadały. Jestem w kontakcie z władzami tam w Poraju, więc co nie odleczę, to nie ucieczę, czy jak to tam się mówi, więc no zobaczymy, jak to po tej rundzie będzie. Temat cały czas otwarty, tak? Myślę, że jak nie wyjadę tam gdzieś dalej na studia, to jak najbardziej. Czyli jesteś, chciałbyś zmienić klub, tak? Taka jest twoja tutaj deklaracja? Może żadnych deklaracji nie będę składał, ale wiadomo, no poziom wyżej, już dalsze wyjazdy, lepsze drużyny. Jeśli, no zobaczymy jak to wyjdzie. Jak na razie musimy skupić się na tym, gdzie jesteśmy teraz i walczyć o to, żeby utrzymać Wartę w tej klasie rozgrywkowej. Dzięki. Dziękuję bardzo.